Witam Was ponownie, jest Tony Halewander i gramy dalej. Z życia wnioskuję, że nie poszło nam zbyt dobrze ostatnim razem. Postaram się, żeby tym razem oczywiście było inaczej. Ktoś teraz coś tam szepcze, ktoś mnie z tyłu przetakuje. Okej, mamy amunicji dość sporo, jeśli mam być szczery, do plazmy. I ostatnio byłem dość szybki, z się spieszyłem. No, zakaz broni. Spieszyłem się dość z... Mówi, więc nie ma. O, cześć. No, pomógł wcześniej. Okej, przepraszam, bo oni mówili coś, a ja zacząłem gadać, jak głupi. Tak, ty zostań tutaj w bezpiecznym miejscu, a ja będę walczył z potworami. Zapis. Postaram się mówić cały czas, że chciałem się... O! Ty kto? Starałem się raszować strasznie przez dużą część gry. Co mi na dobre nie wyszło. Więc postaram się... O kurcze, blade. Oj. Padni. Powstań. Doom 3. Pistolet był. Mam takie pytanko do fanów Duma. No, ty, proszę pana, ale proszę pana, ale proszę pana! Chodzi mi o to, że ten, że czy wcześniej? Czy kiedy latarka była używalna taka zdalnie, jak to się mówi? No, nie z paska, nie? To czy ona była ładowalna? Bo jakoś nie pamiętam specjalnie tego aspektu. Plecy mi obrabia jakiś pan... A nie, nie pani, tylko jakiś pan tutaj pan. A, przecież w ostatnim... Ała, myślałem, że pory tu leży. Przecież w ostatnim odcinku... A, tu jesteś. W ostatnim odcinku było pokazane, że ten pan, pan żołnierz, zmienił się... w tego, co się nazywa. No, w tego potwora to biegał, sobie biegał z tą dużą ręką do masturbacji. Swoją drogą, ktoś powiedział, że w Dumie... Dwójce, jedynce występują na końcu przedstawieni przeciwnicy. Ja to wiem! Ja to doskonale wiem, przecież skończyłem obie gry! Tylko, że ja nie spisywałem, nie zapamiętywałem sobie! Nie zapisywałem sobie... O, nie zabił go ten raz. Nie zapisywałem sobie każdego po kolei, jak się nazywa. Nie pamiętam po prostu. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że na końcu były pokazane. Potem oglądałem też let's play Człowieka z Wyżyn z Doom 64, tak? Okej, mamy do plazmy dość dużo amunicji, więc skorzystamy z tej opcji. Advantage chciałem powiedzieć. Aha! Twoja masturbująca ręka nie wystarczy, żeby mnie powstrzymać. Ten masturbatorze. Masturbator man. O, idzie nas pająk. Więcej niż jeden. Ja wam kurwa pokażę plażę. Więcej idzie ich. Jak to powiedział Owicz. Święta Matko Boska. Co to jest, do cholery? Snajper.
O, jak tu jest! Mój Boże! W sumie tak się skupiam na ostrzale tutaj. O nie! Kod muszę mieć. Muszę posłać tego. Loga. Czekajcie, bo się boję, że mi tu za tego jakieś... Nie. Nie, to było. Okej. Nie, audio, o tutaj. This is the audio log of Charles Hollis, EAP director, dated September 5th, 2145. In order to conserve current life support resources, effective October 1st, 2145, the Council has made a decision that all environment processors be brought offline in the general area of Site 2. Tomorrow, I will be sending out emails to all team leaders asking for an update on their asset relocation program to Site 3. We feel that we have unearthed enough useful material as it pertains to the project from Site 2, and choose to now devote resources in the exploration of Site 3. End log recording. Koniec? Nic nie powiedział, że tego kodu mi przedstawił. Mail jakiś? Nie. O mój Boże! Nic nie wiemy! Dobra, musimy się... Nie wiem co robić w sumie. Przynajmniej nie jestem pewien co mam zrobić. Zespatrzowałbym normalnie to miejsce w tego. Tamto... szare tamto miejsce spacjowałbym normalnie w normalnym Doomie. Że jakby to był nienormalny Doom, tak? Ale czekajcie. Dokąd mamy się udać? Z powrotem mamy się udać do tego? No cześć, żyćku tutaj. Ale nie potrzebujemy życia. Ja nie mam życia. Nie, no nie mogę wyjść z powrotem. W kropce. Nie lubię logicznych momentów w Doomie. Pance, ale pan też mam już pełen. Jak brzuch też pełen mam. Zaraz, zaraz! Zawsze ktoś mi mówił, że zaraz. Mówiłem zaraz. To ktoś mi mówił, zaraz to jest... mąż bakterii. Nie wiem czy... Nie no, wiadomo, zaraz tak. Ludzie, jestem głupi jakby chyba. Chyba nie wiem co mam robić. Muszę tu wpisać kodek, ale... Chuj. This is the audio log of engineer Sam Harding, dated April 5th, 2145. I have just completed repairs on the magnetic locks and have significantly reprogrammed the pressure sensors on the monorail systems. My fellow engineers and I are confident that the accident of last week never happened. Poczekajcie moment. Słuchajcie, w notatkach jest napisane, że kod jest do szafki 05. Tak? Nie, to jest 142 z tego korzystami 142. A nie dowiedziałem się. A pełen tutaj? Nieprawda. A tu widziałem w internecie 126. Dokładnie. Nie wiem gdzie to jest. Widy przesłuchiwałem i tak dalej. A i tak nie wiem skąd to się. Gdzieś musiałem tego. Pada. iPada tak przeoczyć. A ty gdzie? Now leaving site 2. Next stop, Delta Complex. Wyskoczy na mnie z góry gdzieś. Naturalnie, oczywiście. Poproszę plazmę. Crash? O mój Boże. Nie, nie ten lis. Crash. Lubiłem tak bardzo. Please report to Delta Complex Access Ramp. Track sensor failure detected. Ej, no. A zapisz był? Cześć.
nie za bardzo jestem pozytywnie nastawiony do tego całego ustawienia wszystkiego. Jasiu, coś ty zrobił. Nie wierzę. Nie odcisz od nowa. Uff. Wiecie co? Cześć, kochany. A, jedna wystarczyła. Okej, zapiszę ja też. Tędy? Zgadza się. Pająki! Run away! O! Oh! Ty grubasku, no! Dobra, ładujemy broń. Nie! Jeszcze jeden! A! Okej, okay, przeładujmy jeszcze. No nie! Ej, no wal go! Dostałem dwa razy. Przez moją własną głupotę. Chociaż czy jakoś inaczej można dostać w grze? W dobrej grze to tak naprawdę jak się oberwie, coś się stanie, to głównie się jest złym na siebie, tak naprawdę. Tak naprawdę. Tak jest, to tak na przykład gra jak jest Binding of Isaac, to w większości jest... obrywa się, ktoś jest na górze. W większości obrywa się ze swojej własnej winy. Gdyby człowiek uważał na to, co robi tam, nie przysporzyłoby mu tyle to kłopotów. Sprawdźmy, co tu jest na tym datpadzie. Nic nie ma. Naturalnie. Jak żeby inaczej. Ktoś... Nie lubię O, eps. Ja już jestem tak przyzwyczajony do tego, że coś mi z tyłu wyskoczy. Nie widzę motywu, gdzie otwieramy drzwi, a coś na nas wyskakuje. W ogóle nie lubię motywu, jak ktoś na nas wyskakuje. O, na przykład takie to. Stój w miejscu, jak do ciebie mówię. O, właśnie tutaj im. Nie lubię też czasnych korytarzy. Jest też moim problemem! O, uniknąłem tego! Moim problemem też jest czasami... O nie, czemu we mnie?! Ej! To jest otwarte? Jest! Nie to... Kontrol. Nie, nie wyłączę tego. Tego nie mówiłem. Bij go! Świetne. Czy on się skończył kiedyś? Chyba koniec. Nie, co mam piące? O, to mam dość amunicji, dość. Dość amunicji, dość! Nie, tak polski język, łatwa język. Polska język, łatwa język. Słyszałem cię. Jest! Okej, okay, krótki odcinek, ale nie zmienia to faktu, że skończę nagrywać, ponieważ mam mało czasu. Ua! Trochę się zabąbliłem z tego, z tym kodem. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko!